Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Borys z kanału Bracia Lasu i no i co, dzisiaj jak zwykle składamy metry. Pogoda jest nawet ok. Składam na takiej malutkiej rampie, zaraz wytłumaczę wam jak to tutaj wygląda. Pomału już tutaj zacząłem składać. Do poskładania mam tutaj dosłownie no parę kubików, jak widzicie. To co tutaj stoję, to co mam na sobie i troszkę już tam złożyłem, ale to są śladowe ilości. A głównie tutaj wyszła tartaczka. Widzicie, tam jest kupę tartaczki, chłopaki tu musieli się trochę natrudzić, żeby ją tam tak dać. Na rolkach musieli je podciągać. Sytuacja wygląda tutaj tak, że rampa jest kurde mała, jak nie wiem, długość drzewa się dosłownie nie mieści na rampie, bo rampa jest króciutka, tutaj już jest kolejny szlak, który na nią wchodzi i no jak widzicie, ciągnąć drzewo tutaj, no to tutaj są czubki, tartaczka była gdzieś tam, znaczy tartaczka, odziomki były gdzieś tam i nie było w ogóle miejsca do odciągania tartaczki, do składania metrów, także ta rampa tutaj jest tragiczna i zaraz dokładniej wam powiem, jaki jest problem z tą rampą tutaj. No, póki co zapraszam do oglądania, mam nadzieję, że film będzie wam się podobał, także miłego oglądania. Jak widzicie, zostały mi tutaj właściwie tylko trzy wałki do zabrania. Tu jeden i tu dwa. Muszę po nie cofnąć, widzicie? A tak to mam już skończone. Nie wiem, ile godzinka składania. Taki sztapel papierówki i parę wałków opału, których nawet nie odbiorą. Papierówkę jeszcze, ale opał to widzicie, ile tego jest. Sześć wałków, pięć, sześć. No i co, ja zbieram te trzy wałki i zaraz do was wracam. Przejeżdżam dalej na kolejną rampę, tam chłopaki zrywają, ja będę sobie manipulował i składał. Widzicie, sytuacja u nas wygląda tak, że zarząd dróg tutaj postraszył dużymi karami nadleśnictwo, ze względu na to, że ta powierzchnia, którą aktualnie tutaj robimy, między tą rampą a tą rampą dalej, do której właśnie jadę, no jest trudno dostępna, brakuje szlaków, także większość drzewa musieliśmy takimi oszlakami jak tutaj zrywać na asfalt i po prostu wszystkie drzewo leżało tutaj na rowie, tartaczki my ugowaliśmy na rowie, natomiast metry musiałem już przewozić przyczepą na te dwie rampy. No i zarząd dróg się w końcu zbulwersował, że woda nie może płynąć rowem, coś tam postraszył nadleśnictwo karami w ramach tam powiedzmy zadośćuczynienia. Koparkowy tutaj od nas z nadleśnictwa musiał przeczyścić wszystkie tutaj rowy, gdzie ściągaliśmy drzewo, po prostu tam naciągło się błota, trocin, jakieś gałęzi, musiał to koparkom pogłębić rów i widzicie, odkąd wyszło takie zarządzenie, u nas na lesie leży kupę drzewa. Tutaj widzicie, tam nie wiem, czy cechówki widać, ale no, powinno coś widać. Tutaj i tutaj leży no, mnóstwo drzewa, nie widać tak tego. Nie będę tam do góry szedł, ale musicie mi uwierzyć na słowo. No i teraz w końcu koparkowy przekupuje nam szlak z tamtej rampy brzegiem drogi, no nie wiem, jakieś 50 do 100 metrów wyżej od asfaltu. Przekupuje nam szlak do tej rampy.
i wtedy te wszystkie drzewo z tej powierzchni będziemy mogli ciągnąć na te dwie rampy. Suma summarum, nadleśnictwo nie dostało kary, a my byliśmy, powiedzmy, w plecy, bo to jest jedna z dwóch powierzchni, na której robimy, i staliśmy, bo nie było jak zrywać drewna. Także tak czy siak ucierpiał na tym ZUL. I jak widzicie, znajdujemy się na tej rampie z podwójnymi szlabanami, gdzie często składam. No i akurat koparkowy z tego szlaku się wkopuje do tamtej drogi, do tamtej rampy się przekopuje, a Lechu z Gumisiem zrywają te drzewa, które on wywala, i stare, które tam gdzieś leżały. Także co, no ja muszę sobie tutaj sam manipulować i no i później to składać. Nie będę na razie robił tarteczki, nawet się do nikogo nie mogę dodzwonić. No bo jak sami widzicie, tutaj nie mamy gdzie dawać tej tartaczki. Zawsze wyjeżdżaliśmy z nią na asfalt i dawaliśmy ją na rów, a teraz już mamy zakaz. Także po prostu nie ma gdzie dawać tartaczki. Wszystko ostatnio szło w metry. Także ja też tak będę ciął. Sprzęt widzicie już naszykowany. Jak widzicie, obciąłem co się dało. Do tych, do których nie ma dojścia, to sobie je podniosę przyczepą i za chwilkę dotnę. Dodzwoniłem się w końcu do leśniczego. Mam robić tartaczkę. Także widzicie, mamy tutaj przejebane, bo nawet nie ma gdzie tej tartaczki dawać. Jedyne miejsce to jest za tą piątką. Dychy tam wejdą. Także będę robił tylko dychy i tyle. Jak widzicie, zmanipulowałem już tutaj wszystko, udało mi się. Zjadłem sobie śniadanie, zmanipulowałem. Wyszło, nie wiem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tartaczek może wyszło. No a reszta 2,40. Także co, zabieram się do składania tego. Lechu przyjedzie, podciąga mi tartaczki, a ja się rozładowywuję i no i składam. Lechu odciąga tartaczkę, będzie można składać. Są tyle opału i tam oparta papierówka, ale generalnie nie ma szału, bo wszystko jest cieniutkie i strasznie źle się to składa. Lechu mi co chwilę tutaj jeździ, przeszkadza, idzie to kiepsko. Idzie szefuncio, przyjechał manipulować, a ja będę składał.